Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj siejemy kukurydzę. Jesteśmy na jednej z działek i tutaj dzisiaj siejemy właśnie na tej działce dwie odmiany. Tata tam jest w oddali, sieje. Zaraz przyjedzie, będziemy tankować nawóz, bo już z hektar zasiał. Na tej działce siejemy konesera na jednej części działki, a na drugiej zasiejemy podlasiaka, bo tam jest troszeczkę słabsza ziemia. Tutaj na tej działce, jak na reszcie działek, obok rośliny idzie 200 kg polidapu. My tak siejemy już kilka lat i u nas to się sprawdza. Mamy dzisiaj troszkę znowu wiatr, tak jak i wczoraj przy uprawie, ale na tej działce jest właśnie trochę lepsza ziemia, jak mówiłem już, się tak nie kurzy. Pewnie niektórzy będą się pytać, czym siejemy. Siejemy starym siewnikiem, już naprawdę bardzo starym. Mechaniczny Klein, on chyba tam Maxi Corn się nazywa jakoś, nie pamiętam dokładnie. Ma mechaniczny wysiew, nie ma pneumatycznego siewu, tylko po prostu są tarcze. Może jak będziemy spuszczać ziarno, to pokażę, nagram, jak to wygląda. Dzisiaj kolejny dzień siewu. Już niedużo nam zostało. Tutaj jeszcze do granicy z hektar. I tutaj mamy jeszcze kawałeczek, też hektar. I będzie koniec na ten rok. Już tutaj końcówka nawozu. Jeszcze zostały mi właśnie te późniejsze odmiany z tym późnym FAO z firmy Kozade. I wczoraj na tych dwóch działkach był siany koneser i podlasiak. Na tych lepszych i na tej trzeciej lepszej działce był siany zawisza. To wszystko polskie odmiany. Tutaj właśnie na działkę obok, tam jest też taka troszeczkę lżejsza ziemia, to postanowiliśmy zasiać też kukurydzę późniejszym trochę dojrzewaniem i to poszło z Kozadę Baobi też i właśnie na tę działkę tam, jak tata sieje, już go nie widać tam z tyłu, jeszcze jest prawie 2 hektary, to mamy jeszcze zostawioną fondarii, to też z firmy Kozadę. No i będzie koniec na ten rok. No a tutaj poszedł na to pole, tutaj właśnie poszedł rosomak i reszta podlasiaka z polskich odmian. Jeszcze co mogę powiedzieć, wczoraj mierzyliśmy właśnie Fergusona, bo tata był ciekawy, ile spali. To ciągnik chodził od około 9, może wcześniej, do godziny 20 bez przerwy.
nie był ani razu gaszony, calutki czas było osiane. Zasialiśmy wczoraj około 13 hektarów w trzech kawałkach, w sumie w czterech, i spalił 35 litrów. To mi się wydaje, że wynik jest niezły, jak na 90-okonny ciągnik.